Cześć, z tej strony Piotrek. Jesteśmy w warszawskim salonie Harley Davidson Twin Peaks. Dostaliśmy zaproszenie. Podobno szykuje się tu jakaś impreza. Nie wiem, coś mi się obiło uszy, że będą się ścigać. Coś takiego, nie wiem. Idziemy to obwąchać. Witam z zapytaniem. Co wy tu robicie? Co tu się dzieje w ogóle? Możecie mi powiedzieć? Tak naprawdę to my nie wiemy, o co tu chodzi, ale uczestniczymy. Ale jedziemy, próbujemy jechać. Numery, przyjechaliśmy tutaj, dostaliśmy numery i startujemy generalnie. Jak się oszczęśniemy, że to nie jest normalne, to będzie za późno. To już wylądujemy z powrotem w Warszawie. Co tu się dzieje w ogóle? Rajd się robi. Jaki rajd? Do Polski. I co, jedziesz na Virago, z tego co widzę, tak? 535. No to na bogato, powiem ci. Na bogato. Bogato będzie. A jeszcze pytanie, w tym termosie to co jest? Kawa. Na pewno? Na pewno. Czarna kuchasta. Co ty tu robisz, powiedz mi? Co ja robię? Korzystam z życia i spełniam się. Mógł jeździć. Przejechać się, po prostu się przejechać. W jakim celu tu przybyłeś? Co tu się dzieje w ogóle? Mógłbyś mi powiedzieć? To no jest rajd zorganizowany, 40-godzinny ponoć. Zobaczymy. Każdy chce sprawdzić swoje możliwości, czy da radę przejechać to bezpiecznie. Cześć, Ola Kuc. Mam wielką przyjemność być ambasadorką rajdu Rajstuchą. Rajdu, który stworzył pewien człowiek z absolutną pasją. Karol Podwojski wymyślił kiedyś, że należy przekraczać granice i oczywiście pokonać dużo dróg, będąc motocyklistą. I tak wymyślił rajd Rajstuchą, który jako główny rajd zaczął się w Londynie. Polega na tym, że jedziemy z Londynu do Warszawy i z powrotem bez odpoczynku. Teraz startuje rajd Rajstuchą Prolog, czyli jazda dookoła Polski. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, ale nie każdy może się oczywiście zakwalifikować. Jedzie 40 motocyklistów, w tym oczywiście kobiety, co szczególnie wspieramy. Zaraz przedstawię Wam panią menadżer, też kobietę, która nadzoruje to wszystko, bo nam szczególnie zależy na tym, żeby namawiać kobiety do tego poczucia wolności, co Karol też jako mężczyzna robi. Za co mu dziękujemy, bo uważamy, że fantastyczni mężczyźni wspierają swoje kobiety w pasjach. Zapytaniem, co Wy tu robicie? Ja odprowadzam żonę. A ja startuję, biorę udział w rajdzie. Pasja motocyklowa to prawdziwe wyzwanie. Dlatego 40 osób, a nie 330, tyle bodajże się zgłosiło, albo jeszcze więcej do naszego rajdu. Dlatego, że jazda na motocyklu wymaga kondycji i psychicznej, i fizycznej. Jak się ludzie sprawdzą po tym, co się wydarzy już za chwilę, będziecie mogli śledzić bieżąco, na bieżąco na stronie oraz odwiedzić i pożegnać i przywitać ich osobiście. Będziemy mieli różne punkty, w których też się będą odbywały niesamowite atrakcje, a zaczynamy i kończymy w naszym ukochanym salonie Harley'a Davidsona Twin Peaks na Tanecznej 71. Bardzo serdecznie Was tutaj zapraszamy. Odbywają się też dni Freedom, bo cóż daje takie poczucie wolności jak nie motocykle. Tak jak obiecałam, przedstawię jeszcze jedną kobietę. Kasiu, pozwól. To jest Kasia. I tak wygląda kobiece oblicze rajdu. Witajcie. Dlaczego zostałaś menadżerem tego rajdu? Co jest w nim takiego wyjątkowego? Powiem Ci tak, poznaliśmy się z Karolem mniej więcej, nie pamiętam, 2 czy 3 lata temu. Właśnie w momencie, kiedy organizowałem swój pierwszy rajd, który jest na trasie Londyn-Polska, stwierdziłam, że to jest wspaniały pomysł, że pasja, którą jest właśnie motocyklizm, jest naprawdę wspaniała i jeżeli jest możliwość połączenia tych wszystkich ludzi, stworzenia czegoś wspaniałego razem, czyli właśnie takiego projektu jak Race to Home, uważam, że to jest coś naprawdę świetnego dla ludzi. I oczywiście, no to co, jest to moja pasja, także być w środowisku motocyklistów, oczywiście z takimi pięknymi maszynami, szczególnie jeżeli chodzi o Harley'e. Generalnie stwierdziliśmy z Karolem, że dobrze nam się pracuje jako ekipa i tak się zaczęła po prostu współpraca. Rok po roku coraz więcej przygód, coraz więcej projektów, bo Race to Home Prolog, czyli ten, który się dzieje właśnie w tej chwili na Okopolskiej, jest pierwszym tego typu projektem,
powiem tak, że rozwijamy się, idziemy dalej. I będą nowe, obiecujemy. Nie możemy teraz wszystkiego zdradzać. Sami widzicie, bez pasji nie da się nic dobrego zbudować, a tutaj jej mamy ze wszechmiar bardzo dużo. Dziękujemy Antyradiu, Asi Ziętarskiej, Włodkowi Ziętarskiemu, bo to tak naprawdę dzięki nim myśmy się z Karolem poznali. No to co, zapraszamy, czekamy na Was we wszystkich punktach, a póki co start w Harleju, więc jeżeli ktoś może, przyjedźcie do nas. Zapraszamy.